profesor nie słucha. Nam poszedł do suwerena. Bliżej mikrofon dawaj, bo nie słucha. Nie, bo profesor nam do suwerena. Prościej. Słyszysz wiele głosów, ale bardzo cicho, że zmienić. Tutaj student chce powiedzieć parę. Ale zanim powiem student, to proszę Państwa, zastosuję procedurę stosowaną, się zdumiałem, że taka procedura jest w Parlamencie Europejskim, proszę Państwa. Z raportu Ordo Iuris się dowiedziałem, że tam głosują nad tymi prawami, które potem my musimy stosować przez podniesienie ręki i tam w ogóle nie mają systemu elektronicznego i to jest ten sposób, że tak, i to idzie taśmowo. Ustawa, kto jest za i ten, który decyduje, czy jest za, czy jest przeciw, no, optycznie tak ocenia. Aha, większość za, przyjmujemy. Aha, większość przeciw, nie przyjmujemy. Więc ja też teraz zapytam, kto jest za zmianą tej konstytucji? Proszę podnieść rękę. A kto będzie liczył głos? No moim zdaniem, ja stosuję praktykę Parlamentu Europejskiego, najwyższego organu. Dokładnie. Jeszcze raz, kto jest za? Proszę filmować. Kto jest za zmianą konstytucji? Optycznie. Kto jest przeciw zmianie tej konstytucji? No optycznie. Jeden odważny. Że większość jest za zmianą tej konstytucji. Proszę bardzo. A to tylko za częściowymi zmianami. Z tyłu, ale optycznie to stwierdziłem. Widziłem to optycznie.